The answer, how to reach paradise, how to be what everyone wants to be. The answer is no way. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, hydrowosk od Detailing, nie ma go jeszcze w sprzedaży, dostałem próbkę, taki szybki strzał, sprawdziłem go sobie na srebrnym szerszeniu i od razu powiem, że zapach, ta kamieniówka, no bomba, no rewelacja, zapach niech zostanie, jak nim pracujesz, czujesz tę taką miętę, no super, bomba, naprawdę fajny, teraz tak, 1 do 50 sobie sprawdziłem, 1 do 100 nie sprawdzałem. Na pewno hydro byłoby lepsze. Produkt, jeżeli chodzi o uzupełnianie, fajnie uzupełnia, fajnie uzupełnił mi powłokę, fajnie uzupełnił niewidzialną wycieraczkę i fajnie mi uzupełnił covera. Też fajnie podbił. Jeżeli chodzi o panele, gdzie nie ma zabezpieczenia, też całkiem nieźle. Też całkiem nieźle to zabezpieczenie się pojawiło. Ale jeżeli chodzi o produkt, moim zdaniem, kurczę, on przy wycieraniu, bo widziałeś, próbowałem sobie później właśnie zarzucić i osuszać. Stawia opór jakoś tak, kurczę, nie poczułem tej płynności. Kolejna rzecz, porównuję go troszeczkę do Pro Elite, ten Nanovax, mój taki, można powiedzieć, ulubiony osuszacz, z tym, że przy tym zostaje, kurczę, więcej wody. Tam jakoś, kurczę, to płynniej to idzie, jakoś tak fajniej, milej. Tej wody zostaje mniej i przy osuszaniu naprawdę ta płynność jest fajniejsza. Tu mi tego trochę, kurczę, brakuje. Ale ma fajny połysk. Pomimo, że to srebrniak, to naprawdę widziałem, że podbił bardzo fajnie. Także nie wiem, co tam dalej wykombinują, ale wstępnie zapowiada się bardzo ciekawie. Zapach jest fajny, naprawdę fajny. Wydajność też niczego sobie. Na literek zarzuciłem sobie 20, no to, o, no tak, bo tu 20 ml, no tak, 1 do 50, więc tu wydajność jest naprawdę kosmiczna i myślę, że to jest fajne dla osób, którzy nie mają czasu nawoskować auto, a chcą, żeby do następnego mycia był jakiś połysk i zabezpieczenie, na pewno uzupełni Ci fajnie powłokę, wosk, tudzież no, doda połysku, połysk naprawdę całkiem fajny, podoba mi się. No dobra, jak jeszcze się pobawię, a może powstanie kolejny film, jak sobie zrobię 1 do 100 na przykład. O. I może będzie rzeczywiście lepiej. Na mańku, na dachu tam jest czarny, więc efekt powinien być fajniejszy. Na Volvo raczej nie będę stosował z tego względu, że tam mam za dużo produktów do testów i nie chciałbym, żeby... Bo nie wiem, jaki ma wpływ w ogóle na woski i czy na powłoki ten produkt. Ale zapowiada się naprawdę ciekawie. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!